Wydaje mi się, że ta walka Tomka Hajty ze Zbyszkiem Bartmanem, ona była naznaczona bardzo dużą wagą ambicji, charakteru, determinacji. Trochę mniej było umiejętności. Ta walka, muszę powiedzieć, że i tak mnie zaskoczyła na plus. Sądziłem, że tę walkę wygra bardzo szybko ten, który się będzie mniej bał. Natomiast okazało się, że i Zbyszek, i Tomek pokazali trochę charakteru. Miał Tomek swój dobry moment w tej walce. Wydaje mi się, że gdyby poszedł za akcją, miał trochę więcej doświadczenia jakby w wydłużeniu tej akcji, to miał nawet szansę przez moment na pokonanie Zbyszka. Zwyciężył zawodnik młodszy. No ewidentnie było widać po 2 minutach 30 sekundach, bo to też trzeba powiedzieć o regulaminie. Normalnie w MMA się bijesz 5 rund, runda, minuta przerwy. Tutaj w tej federacji freakowej to doświadcza nawet sportowców kiedyś profesjonalnych. To jest 3 minuty runda i 1,5 minuty odpoczynku. Także no taki powiedziałbym, że mocny slowdown, jeśli chodzi o jakby pracę organizmu. Natomiast po 2 minutach 30 sekundach było ewidentnie widać, że ten bak Tomka jest pusty, że już lepiej nie będzie, że nawet te 1,5 minuty w zasadzie nie pozwoliły mu na restytucję, na uregulowanie oddechu. Gdzieś już było widać, że ta krew nie pompuje, że te mięśnie gdzieś padły, no i Zbyszek to skończył bardzo szybko.